Misja ratunkowa! Dzień dobry, dzisiaj dla gościa. Uwaga, uwaga! Silny komunikat dla mieszkańców całego województwa świętokrzyskiego. Z laboratorium szalonego naukowca ucierpiał groźny wirus, który w szczególności atakuje dzieci i młodzież. Wirus ten sprawi, że wasze bloki będą leniwe, nerwowe, smutne, zobojętniałe i staną się złe. Niestety nie udało się złapać tego szalonego naukowca. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Ha, ha, ha! Zabrałem wszystkie wasze bloki! Ha, ha, ha! Halo, panowie, dajcie na głośnik. Oglądaliście wiadomości? Tajne służby donoszą, że ten wirus jest śmiertelnie groźny dla naszych wnuków. Wiem z pewnego źródła. Wirus przenosi się przez komputer. Musimy coś zrobić. Ale co ty chcesz robić? Doktor jakiś jesteś, jak? Niby nie doktor, ale na swojej robocie się znam. Jakiej robocie? Ty już dawno na emeryturze jesteś. Majsterkować nigdy nie przestałem, ale elektrykiem będę aż do samej śmierci. Kolega ma rację. Każdy z nas jest dobry w tym, co robi. Panowie, potrzebny nam plan. No tu. A może tu? Wyruszamy na misję, panowie. Następnie odłączymy prąd. Komputery bez prądu nie pociągną. Nie będzie prądu, nie będzie internetu, nie będzie transmisji. Wyciągniemy wnioski na dwór, znajdziemy im zajęcie. Już wiem, gdzie ukrywa się naukowiec. Lecimy na misję. Dorwać naukowca i uratować wnuki. Wszyscy idziemy, let's go. Panowie, jestem wam zdjęcie ze złapaniem tego szaleńca. Panie elektryk, coś za łatwo na głosu.
Mam przeczucie, że on jeszcze powróci. Musimy działać dalej. Odetniemy prąd w mieście i będzie na dobre po kłopocie. Zostanie tylko wyciągnąć wnuki na dwór, ale mamy się na to pomysł. Podłączyłem wszystkie fazy. Teraz tniemy kawę. Zrobię takie zwarcie, że się dwa dni nie poławię. Teraz to już na pewno nie będzie internetu. Pomyślałam, że zajdę do ciebie. Włączyli prąd i pewnie się boisz. Piatku, znowu musisz się zanudzać. No przecież nie mam czasu. Dobra, dobra, to idę. Ale nie wiem, czy wiesz, że na boisku szkolnym jest nabór młodzików do klubu Tęczego Barczu. A jak nie ma prądu, to może pójdziesz ze mną na boisko. Pewnie wszyscy twoi koledzy tam na ciebie czekają. Zalewał, dziadek. Pewnie znowu coś źle zrozumiałeś. No to chodź, dała ciebie upewnienie. Podaj piłkę, podaj, podaj! Wszystko podaj! Woda, zajmę broni! Podałem ci! Gol! Gol! Podaj, podaj, podaj! Dzięki! Gol! Gol, gol, gol! Gol! Tęczego Barczu zdobywa następny punkt i przychodzi do finału turnieju. Mistrzów! Kupusia! Nie warto! Dziadku, dziadku, ale był super mecz dzisiaj! No, pograłeś już sobie trochę. O, dziadku! Zadzwoń lepiej do babci, ona zawsze coś poradzi.
zabawić. Moim wnukom na pewno poprawi humor pyszne jedzenie. Moim wnukom przydało się trochę artystycznych zajęć. Moim wnukom poprawi humor zabawa w projektantów. Chcemy wystarczyć. Druga, bardzo wesoła. Thank you.
Czekamy na rodziców. Dzwonię do dziadka. Dziadku, nie wiesz, co się stało z rodzicami? Jeszcze nikt mnie nie odebrał ze szkoły. Czekaj, mamę. Próbuję zadzwonić do swoich rodziców. I już potrzebuję. Odpuść nie widziałem. Będę czekać na ciebie, dziadku. Dziadku, słyszałeś?